blendujemy banany. Ja. Mam się uczyć. Da! Dzień stanie się lepszy. Hej! Witajcie w kolejnym pięknym dniu. Dzisiaj jest niedziela. Jest 4 grudnia i właśnie robię ciasteczka. Natchnęło mnie, żeby zrobić ciasteczka. Ja też staram się, żeby właśnie tak co niedzielę coś upiec może, bo to mi sprawia wielką przyjemność i później rozdaję te ciasteczka albo je jem. I to są takie ciasteczka na oko. Zawsze robię wszystko na oko, ja nie jestem taką perfekcjonalistką, że wszystko musi być idealnie. Zawsze jak robię ciasteczkę z jakimś profesjonalistą, to wychodzi strasznie. Jeszcze dalej muszę zmontować film z wczoraj i przedwczoraj, więc jest tego dużo. Dzisiaj też idę do szkoły na próbę, więc też się trochę dzieje. W sumie zaraz muszę się zbierać. Chciałam dzisiaj, strasznie chciałam dzisiaj iść do jakiejś piekarni albo właśnie do jakiejś kawiarni, taką dobrą mega kawkę, bo no nie ukrywam, dawno już takie dobre kawki nie piłam, zawsze sobie robię taką tutaj swoją z proszku. I strasznie chciałam taką, wiecie, z ekspresu, taką mega dobrą, no ale dzisiaj jest niedziela i dużo jest zamkniętych kawiarni. Blendujemy banany. Teraz dodaję płatki owsiane, bo to będą takie trochę fit, załóżmy. Dobra, też dodam odżywkę białkową. Po prostu dodaję wszystko, co tutaj mam tak naprawdę. I co mi głowa podpowiada. I raz już zrobiłam takie i były nawet spoko. Zdaję teraz płatki owsiane. Teraz wszystko na oko. Wiadomo, że jak to się zmiesza, to będzie taka dobra konsystencja. Może usiądę tutaj, to będzie lepiej. No i co święta, dzisiaj właśnie myłam moje naczynia. I słuchałam sobie świątecznej muzyczki. I miałam takie, jej, święta! Dobra. Dodam też trochę płatków chia, ale jeśli nie macie, to nie musicie. Ja po prostu zawsze je dodaję, bardzo je lubię. Konsystencja wygląda tak, więc jest super. Teraz dodaję... Tak wygląda, w ogóle bardzo polecam, jest przepyszny. Ja zawsze go dodaję do wypieków albo właśnie do naleśników, ale tak sama sobie go nie jem. Żadnych takich szejków nie jem. I tak dodaję też na oko, nie dodaję całej takiej tej. To jest też wegański, jeśli ktoś sobie chce zrobić screena, to nie zrobi teraz. I naprawdę bardzo polecam, właśnie moja dietetyczka mi poleciła. Teraz powinnam dodać troszeczkę mleka, tak odrobinkę. Jak dodacie dużo mleka, to po prostu musicie chwilkę poczekać, żeby te płatki już się tak się nasączniły. Mam też takie jakby czekoladowe coś, możemy też dodać. I dać trochę masła orzechowego, tak troszeczkę. W ogóle to jest z Polski, bo ja uwielbiam to masło. Ono jest takie dobre i jeszcze ono jest takie proteinowe. Polecanko. O, to wygląda tak smacznie, pysznie. Jeśli jesteście weganami, to nie musicie w ogóle dodawać jajka. I dodaję trochę proszku do pieczenia, żeby tak one troszeczkę urosły. I to w sumie tyle. To jest taki mega prosty przepis. Moje ciasto wygląda tak. Jeśli chcecie teraz zrobić to ciasto, te ciasteczka, to bardzo polecam. Możecie mnie oznaczać. Jeśli będziecie robić. I co? Wpadamy do piekarnika. Jeśli do was to podezwę. Zapomniałam wam nagrać, jak już zrobiłam ciacha. A teraz szybko idę jeszcze do szkoły, jak powiedziałam. I mam ciacho. Dobra, taka przekąska fajna. Zdałam też parą osobom. Wydaje mi się, że poprawiłam im dzień. To jest mega fajne, że taka mała rzecz może sprawić, że dzień stanie się lepszy. Dobra. Jest mega fajna pogoda. Lecę. To była nasza druga próba i miałyśmy za zadanie wymyśleć taką mini choreografię z podanych tasków. Czyli ja na przykład miałam małe gniazdo małych szczurów albo breaking chest. To, co właśnie tutaj możecie zauważyć. Albo na przykład ciasny pasek. Tutaj jakby postarałam się to tutaj pokazać, dlatego może wam się wydawać, że to jakiś taki dziwny taniec, a to po prostu trzeba było użyć tych danych nam informacji i stworzyć tego choreografię. Myślę, że to jest bardzo fajna przygoda, bo nie dość, że my już pobawić się w tancerza, to też w choreografa. I akurat przy takich zadaniach, na przykład jak spocone stopy, musisz być bardzo kreatywny, żeby to pokazać i jednak dalej być taki bardziej poważny w tym tańcu. I teraz możecie mnie zapytać, no dobra, no ale jaka to jest próba? Właśnie w taki sposób choreograf może zobaczyć, jak jesteśmy kreatywni, jak czujemy dane informacje. Hej, właśnie skończyłam
Było super, naprawdę. Nic nie powiem, bo nie wiem, co mogę powiedzieć, a na razie wyczekujcie. Co teraz? Miałam pomysł, żeby iść na spacer, ale tak się zrobiło zimno, że wracam. Chyba, że znajdę jakąś kawiarnię, to wpadnę, ale ja nie wziąłam żadnej bluzy, bo to kurtko mi to był straszny błąd. Więc wracam i chyba po prostu pójdę do jakiejś kawiarenki może, jakiś taki mam vibe i tam może uda mi się właśnie obrobić vlogmasa. Albo wyjdzie na to, że po prostu zostanę w pokoju. Zobaczymy. Okej, właśnie wróciłam i myślę, że to jest bardzo dobry czas, żeby otworzyć kalendarz. Dzisiaj jest czwarty. Otwieramy czwóreczka. Ale on jest cute. Ja mam w ogóle, jeśli ktoś nie wie, jakieś, jakieś kulki czekoladowe. Taka on. To jest albo nogat, albo podbit. Albo. No tak. Dobra. Teraz będę robić obiad. Mam plan, żeby zrobić vegetelle. Głosuciem. Przydać mi też na jutro. Taki plan. Chciałam iść do restauracji. Strasznie chciałam iść do restauracji. Dzwoniłam do wszystkich znajomych. Wszyscy albo już zjedli, albo nie mają kasy, albo po prostu tak mówią i nie chcą po prostu iść. I don't know, but strasznie chciałam iść do restauracji właśnie afgańskiej. Afgańska kuchnia, I don't know. Tak wygląda moje danie, wygląda przepięknie, normalnie jak z restauracji. Mamy tu mozzarellę, pomidorki, tagliatelle, sosik i gdzieś tam jest jeszcze łosoś, który, o, tu jest, który dodałam. Smacznego! No hej! Mały update'ik. Myślę, że w tym swetrze jestem już w trzecim vlogmasie. To jest coś niesamowitego, bo po prostu wszyscy będą myśleli, że ja tylko mam ten sweter. Ale ja jestem zakochana w tym swetrze! Muszę iść na lumpy i kupić taki, wiecie, taki świąteczny sweter. Ale tutaj w ogóle nie mogę znaleźć żadnych lumpów. Jakby byłam, znalazłam jeden. Może tam się wybiorę, ale kiedy ja tam się wybiorę? Wiem, to dużo na głowie. Za tydzień mam egzamin. To w ogóle u mnie się działo przez ten czas. Montowałam. Od której ja montowałam? Od 17, czyli 17, 18, 19, 20, 4 godziny. 4 godziny montowałam, dwa vlogmasy i czyli z teraz właśnie opublikowałam jeden i poszło 4 godziny mojego życia. Jezus Maria, proszę doceńcie to. 4 godziny. Mogłam tyle rzeczy zrobić, mogłam się uczyć. A! Tego się nie... Dobra, nieważne, więc zmontowałam, teraz będę zaraz może montować jeszcze jeden. Jutro jest poniedziałek i jutro idę do szkoły. Więc tak, może opowiedzmy o tym, jak się czuję. Już dokładnie rok temu tańczyłam myszy do dziadku do orzechów, a w tym roku jestem tu. No i nie tańczę myszy i nie ma tej takiej aury dziadek do orzechów. No przykro trochę, ale z drugiej strony jestem tu i cieszę się z tego, ale jak sobie patrzę właśnie na takie wspomnienia, że dokładnie rok temu był właśnie koncert grudniowy, że był taki stres odnośnie tego konkursu, a już jestem po tym konkursie i po tym wszystkim, tak patrzę na to tak z trochę bardziej dojrzałym mindsetem i mam takie, po co my się tak stresowaliśmy, to naprawdę nie było tego warte. Naprawdę. Dzisiaj jest niedziela, nie wiem, dzisiaj mam okres i po prostu to jest taki dzień chyba, że najchętniej to bym sobie popłakała, ale no czasami takie zdarzają się dni, to prawda, ale po prostu jakoś tak, no taki sentyment, szczęściem co dwa tygodnie jestem z rodziną, ale jakoś tak po prostu już długo bez rodziców i bez rodzinki i ja już nie wiem naprawdę, który raz jestem w tym swetrze i myślę, że jutro też nie będę, więc bardzo was przepraszam, ale nie, chciałam powiedzieć, że go piorę, ale jeszcze go nie piorę, bo jeszcze nie śmierdzi. Ładnie pachnie mną. Dziękuję bardzo za oglądanie. Zapraszam na moje social media, na Instagrama, TikToka i buziaki, ja się z wami żegnam. Miłego dnia, miłej nocy, miłego południa, gdziekolwiek to oglądacie, kiedykolwiek to oglądacie. Buziaki.